Cześć wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Z tej strony! W ten piękny, słoneczny, wiosenny dzień. Dobra, teraz ja mogę. Z tej strony Weronika Załoga i Marlena Załoga. Witamy Was serdecznie na naszym kanale. Także my dzisiaj przechodzimy do mycia. W końcu ten dzień nadszedł i będziemy myć. O, proszę bardzo. Przed Państwem nasz kochany brudasek. Mamy tutaj tak różne zabrudzenia. Będziemy tak dzisiaj z nim walczyć. Mamy tutaj olej i tak dalej. Ponieważ co się stało, Weronika? Nic takiego. Nic takiego. Możecie się domyślić, dlaczego tutaj jest olej, ale wszystko już ogarnęłyśmy. Wszystko jest naprawione, także nie musicie się martwić. Ale w kwestii zabrudzeń i tak dalej, to będziesz z czym powalczyć naprawdę. O, już. Weronika już mu pomaga. Także my bierzemy się dzisiaj za mycie tego brudaska. To jest najbrudniejszy. Najbrudniejsza maszyna w naszym gospodarstwie na ten moment. Aż wstyd. To jest dla nas nie do pomyślenia, bo zawsze, zresztą widzicie, kanał nie prowadzimy od dziś. U nas maszyny zawsze są czyściutkie, a w tym roku coś nie pykło. I w sumie fęt jest ogarnięty, powiedzmy. Drugi New Holland tam w tle. No w sumie też jest spoko. Piąte przez dziesiąte. No, ale biała felga? Biała. No to czysty. A tutaj już jest niekoniecznie, więc my dzisiaj weźmiemy go na tapetę, tego brudaska. Nawet Nikodem jest zażenowany tym, co się tutaj wydarzyło. I w kwestii mycia to przyjechały do nas środki z firmy Tenzi. Będziemy te produkty testować. Jest to w sumie nowość na rynku. Produkt nazywa się Traktor Mycie, zresztą do czego służy, tak się nazywa, czyli jest to produkt do mycia ciągników, maszyn rolniczych i tak dalej. Także my za chwilę zajmiemy się przygotowaniem produktów, myjki i tak dalej. O, pani prezes już czeka. Zwarta i gotowa. Ja już widzę, jak ona tam zaraz będzie zasuwać z tą myjką. Ty będziesz myła. No, o, następny brudas w tle. Agregat po pracy. A z tyłu o matko i córko. Też jest bardzo ciekawie. O, w szczególności tutaj. Jest mega dużo tutaj takich rzeczy, w których produkt będzie mógł się wykazać. Ogarnijcie z tej strony, co tutaj się wydarzyło. Więc mamy tutaj plamy olejowe i tak dalej. Trochę pracy się zapowiada. Także my już nie przedłużamy. Weronika już jest doma, no jak nawet na to patrzy, więc... Bierzemy się za mieszanie produktu z wodą i więcej opowiemy już przy myjce. Myjkę mamy już podłączoną, my akurat mamy u siebie w gospodarstwie myjkę Kranzle. Nikuś też już wszystko nadzoruje. Nasza pani operator, chemiczka jest z nami również. Przynoszę głos do studia. Ciągnik będziemy mieli na dwa sposoby. Z jednej strony będziemy myli opryskiwaczem, a z drugiej pianownicą, żeby było porównanie. Tak, robimy testy tutaj danego produktu. Mamy u siebie zarówno produkt w litrówkach, tak się on prezentuje. Proszę bardzo, wszystko jest oczywiście tutaj wyjaśnione. Z boku mamy również miareczkę, aby było łatwiej go stosować, jeżeli oczywiście się wykonuje mniejsze mycie, że tak powiem. I tutaj mamy jeszcze również piątkę. O właśnie, mamy... Gruntowne mycie, 1 do 1, 1 do 9. Wszystko mamy objaśnione. I oczywiście tutaj gwint pasuje do myjki. Więc zaraz sobie po wymieszaniu cieczy roboczej, czyli tutaj produktu z wodą, będziemy kręcić. Więc wlewamy sobie na 5%, bo mamy tutaj do czynienia z silnym zabrudzeniem, także 1 do 1 na 5%. Tu jest taka ogólnie miarka. Pokaż werka jeszcze wcześniej. Gdzież ona jest? Jest widać? Szukaj werka. Nie wiem, czy będzie widać. Ogólnie tutaj mamy 1000, czyli po prostu, żeby to tak szybko i łatwiej Wam wytłumaczyć. Na tym pojemniku tutaj mamy litr, więc połowę produktu, połowę wody to jest 5%, a 2% to jest tutaj 400 ml, więc dwie kreseczki.
jasno i klarownie. Także wlewamy tutaj litr i litrówkę produktu. Żeby wszystko nam się zgadzało. Jest to ogólnie produkt bardzo, że tak powiem, unikatowy, bo naprawdę według producenta ma działać tutaj cuda zarówno z tłuszczami zwierzęcymi, roślinnymi. Zobaczymy, jak to będzie. No, też takimi, które są ropopodobne, czyli oleje i nieoleje, a tutaj troszkę tego mamy. Jakieś ptasie odchody, pyłki, nie wiem, co tam jeszcze może być. O, to również co mamy, czyli zaschnięte błoto, jakaś glina może, czy też jakieś może w przypadku właśnie, gdy działa się na maszynach właśnie związanych z nawozami, czyli tutaj jakieś rozsiewacze, to również też takie zabrudzenia produkt ma zmywać. I co jeszcze takiego z takich technicznych aspektów, to produkt zostawiamy na dwie minutki. Widzicie, jak jesteśmy przygotowane. Wszystko objaśnione. Zakręcamy. I zaraz będziemy coś próbować myć. Mam nadzieję, że pogoda nam się nie popsuje. O, jeszcze raz luk na opakowanie. Dokręcone? Dokręcone. Ta-dam! Wszystko gotowe. No, uważaj, panno załoga. Dobra, to w takim razie nakręcamy na gwint i widzimy się już przy ciągniku. Ciągnika umyte, w sumie nawet ponad pół, ponieważ Werka trochę za bardzo zaszalała. Także teraz zrobimy ten niecały pół za pomocą przenośnego takiego plecaczkowego opryskiwacza. Specjalny, nie żeby coś. I również wykonamy to za pomocą produktu Traktor Mycie firmy Tenzi. I będziemy również robić to w wersji takiej mocniejszej, czyli na podstawie roztworu 5%. Także ja mam tutaj miareczkę. Robimy mieszaninę na 5 litrów, o, sobie do buta trochę nawet nalałam, także na 5% to w sumie będzie takie 4,75 litra i 250 ml produktu, a na 2% będzie właśnie 4,9 litra wody i 100 ml produktu Traktor Mycie, także wlewamy sobie te 4,75 litra wody do opryskiwacza. Również mamy tutaj taką miareczkę z boku,
Także wlejemy sobie takie, można powiedzieć, niecałe 5 litrów. I mamy takie niecałe 5 litrów już w pojemniku i wlewamy do tego 250 ml produktu. Z racji tego, że z boku mamy miareczkę, to tutaj mamy 250, wlewamy to do opryskiwacza. Produkt z wodą mamy już w pojemniku, także wszystko zaraz zakręcimy, ogarniemy. Opryskiwacz również. O, właśnie. Dokręcimy. Napompujemy powietrze. O, już bardziej się nie da, także chwytamy i lecimy z tematem. Jak wspomniałam przed chwilą, Vera nam zaszala, umyła więcej niż pół ciągnika, a tak wygląda właśnie efekt po pianownicy. Nie ma tutaj, jak widzicie, żadnego już oleju. Wszystko już wygląda, jak wyglądać powinno. Nawet tył, który wyglądał naprawdę przeraźliwie, strasznie, nabrał już swojego uroku. A tutaj druga strona, która jeszcze została. I tutaj tych zabrudzeń jeszcze jest naprawdę sporo, także ciecz roboczą mamy w opryskiwaczu. Zostało jeszcze tylko opryskać, odczekać 2 minutki i spłukać wszystko wodą. Ciągnik został umyty, więc my również się zmywamy, ale jeszcze na koniec mam dla Was niespodziankę, a mianowicie na stronie internetowej tenzi.sklep.pl znajdziecie produkt, oczywiście traktor mycie, i z kodem rabatowym GRZALOGA10 otrzymacie minus 10% zniżki na dany produkt, także testujcie, korzystajcie z kodu rabatowego, bo taką nowość warto u siebie przetestować. Zniżkę macie, maszyny pewnie również też macie, także wiosna, sezon, będzie co myć i pomocnik jakże mile widziany. Także w naszym odczuciu wiadomo, piana wyszła bardziej efektownie, ale nie ma tak naprawdę różnicy między mgiełką wykonaną opryskiwaczem a pianą. Aspekt tylko i wyłącznie wizualny, jak widzicie, także test naoczny został już przez nas wykonany i pozostało się tylko z Wami już pożegnać, także życzę Wam udanego dzionka, słonecznego, pięknej pogody i co jeszcze? Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie i klikajcie koniecznie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Buziaczki, pa, pa.